Uśmiech na twarzach tych ludzi to dowód na to, że marzenia się spełniają niespełna rok po tragicznych wydarzeniach, kiedy ogień zabrał im dosłownie wszystko. Odbudowali dom i w końcu są u siebie. Człowiek nie myślał, że damy radę temu wszystkiemu, no ale dzięki właśnie ludziom i tego zaparcia, że się uda, jest to, co jest, co widać. Mamy choinkę, będą święta, będzie Wigilia w nowym domu, także no jestem szczęśliwa. Powiem pani, że jestem zaskoczony tym, że nam się tak udało szybko to zrobić, bo to od maja to krótki termin, ale cieszymy się, że mieszkamy właśnie u siebie. Człowiek odpoczął trochę i psychicznie, i fizycznie, także myślę, że jest super. Jest dokładnie tak, jak chcieli. Święta spędzają już we własnym domu. Pani Stanisława powoli przygotowuje wigilijną kolację. Pracy ma sporo, bo w tym roku cała jej rodzina i krewni zasiądą przy tym stole. Pomaga jej 8-letni syn Pawełek, który uwielbia święta. Lubię ubierać choinkę, lubię mamie pomagać w przygotowaniu. Z pożaru nie ocalało wiele. Stary piec, wanna, trochę ubrań. Ale dla małżeństwa najważniejszy przedmiot, który udało się uratować, to ten obraz. To jest właśnie Matka Boska nieustającej pomocy. Dostaliśmy od księdza w dniu ślubu. W maju minęło 20 lat. Był bardzo zniszczony przez pożar, ale dało się go odremontować, więc jest z nami. Wrócił na swoje miejsce, tam gdzie ma być. Choć najgorsze mają już za sobą, przyznają, że są chwile, kiedy wracają myślami do tragicznego styczniowego dnia. Pożar odebrał im wtedy wszystko. Wracam często myślami do tego domu, bo jednak kosztowało nas dużo tej roboty tam w tym domu starym. Ale no, rozburzyliśmy go, staramy się o tym nie myśleć, chociaż no, czasami wracają te myśli, bo jednak kosztowało nas zdrowia tam. Staram się nie myśleć o tym, co było. Bardziej myślę, co będzie, jak będzie, bardziej w ten sposób. Marzenia na nowy rok prozaiczne, praca, zdrowie i spokój, którego w tym roku brakowało. Mówią, że teraz, kiedy są u siebie, mają wszystko. Chciałem podziękować wszystkim gminie, pani Edycie Dziadosz, panu Dawiakowi Pawłowi, starostwu powiatowemu, bo naprawdę przyspieszyli nam dużo tą robotę, bo tak to byśmy jeszcze daleko byli od budowy. I proboszczowi naszemu, no wam przede wszystkim, boście nam dużo pomogli, bo aby nie nagłośnilibyście tej sprawy, to nie byłoby tego. Także z góry wam dziękuję, przepraszam tych, których nie pamiętam, bo naprawdę tyle ludzi nam pomogło, że naprawdę szok. Z góry dziękuję wszystkim. Chciałam życzenia złożyć świąteczne, noworoczne wszystkim państwu. Dużo zdrowia, pogody ducha, radości, no i szczęśliwego nowego roku, żeby był też fajny. Nam się zaczął troszkę źle ten rok, ale kończy się super.